Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dzisiaj gramy w New World. Jest to gierka stworzona przez Amazon Games, taką firmę z uśmiechniętą strzałeczką do góry. Dlaczego strzałeczką do góry? Ponieważ jeżeli tam pracujesz, to musisz wstrzymywać mocz, nie możesz chodzić sikać, ponieważ reasons, ale stworzyli fajną gierkę fantazy o ludziach wywodzących się z różnych kultur, którzy łączą się, by walczyć w obronie ludzkości przed Amazonem. Dymię to, że moja ukochana Steamowa kolekcja gier jest na tyle ogromna, że udało mi się wyfarmić 140 zł z kart, bo w życiu bym tej gry nie kupił, ale jako że dawno nie grałem w MMORPG, a ta gierka jest po polskiemu, co jest miłą odmianą, jeżeli chodzi o to, że większość firm olewa ciepłym moczem. Ha! Nawiązanie do tego wcześniej. Ciepłym moczem Polaków, natomiast Amazon Polaków ciepłym moczem nie olewa, ponieważ traktuje wszystkich równo, czyli chujowo, i możemy sobie chętnie w tą gierkę pograć, żeby tak powiedzieć, pokontynuować tutaj rozgrywkę. Odpaliłem tę grę na maksymalnych detalach i powiem szczerze, że gierka wypowiada się, że jest dosyć ładną gierką. Oczywiście wiadomo, to jest MMORPG, to ma działać na wszystkim, ale zapowiada się dobrze. Kontynuujmy. Okej. Nie wiem, czy jest jakiś... O kurwa, Seba widziałem. God damn it. Był Seba? Dobrze widziałem? Cześć. Nie jest alfabetycznie, bo jak dobrze pamiętam, alfabet trochę inaczej wyglądał. Kurwa, był gdzieś Seba. No, jak mam gdzieś grać, to muszę grać u Seby, nie? To jakby nie ma opcji na to. Cześć, czy ja mogę... Chyba wciąż nie jest... Okej, no. Tak średnio bym powiedział, że to jest alfabetycznie. Ale może teraz? Kurwa, no nie jest alfabetycznie. Co to? Po czym to sortuje? Jakby... Nie wiem, po czym to sortuje, ale bym chciał... Nie, to jest Serpens. Nie był Seba? O, Helheim. No, dużo osób, bo fajna nazwa jest. Naxos, Podla Nexo. U nas na Discordzie, Elo, Zanara, no, widać, że dużo osób gra, dziwię się zresztą. Apis, to prawie jak Papis, ej, w sumie prawie moje nazwisko, nice. Portland Opar, Tupia, Sławna. Nie jakichś polskich serwerów albo coś? Nie wiem, nie mam pojęcia, oczywiście nie... Saba to był, nie Seba. Kurde, szkoda. Nie wiem, czym, co to znaczy ten zestaw światów, co to jest. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę. Nie wiem. Dobra, Lepus. No to chodzę. Chodzę Lepus. Ej, a nie, naprawdę nie ma... Firma, lol. Nie ma jakiejś gry, nie ma jakiegoś serwera, który jest napisane PL. Nie no, jest CETA, nie ma Italia, English. Kappa coś tu jest. Jest PL, ty. Kappa są polskie, ty. Ale jazda. Ile osób czeka w kolejce? God damn it. Dobra, Bran, ja nadchodzę, bo oczekujące gracze 400 osób czeka w tym momencie? Pojebało? Okej, rozumiem. Obróć kamerę. No, filtr dwóch razy był wyłączony. Okej, napisy włączone. Lepota barw nie mam żadnej. Przynajmniej żadnej nie wiem, czy mam. Okej.
opowiadane historie nie wspominają o wszystkim. O kurwa, dubbing ma nawet. What the heck? Można znaleźć na niej potęgę i ogromne bogactwa, ale wielu przed tobą zniknęło bez śladu, a słuch o nich zaginął. Byłem świadkiem przerażenia, obłędu, który opanował załogę. Takiego zła świat jeszcze nie widział. Jak przeżyłem, nie wiem sam. Zawartość tego pudełka nie pochodzi z tego świata. Zaprowadzi cię do tamtego, gdziekolwiek i czymkolwiek jest. W drogę, kapitanie. Wyznacz swój kurs i los. Pomodlę się za duszę twojej załogi. Ale zajebista twarz. Od razu pierwszy punkt. Mega jaram się tym, że nie ma napisane, że to jest męska, damska postać, postura. Szanuję. Nice. Ty no, zajebista postać. Podała mi się, biorę. Ale znamiona jakieś mogę mieć. Blizny. Jest taka blizna jak Geralt z Rivii? Gdzie ta blizna? Tutaj. Trochę jak ten, jak Shepard z Mass Effecta w dwójki, co? No, bo po drugiej jest... No, po obu miał. Nice. Nie znam się na makijażu. Nie wiem, co by podkreśliło moje fajne oczy, więc... Podejrzewam, że to będzie wyglądało epicko. Zajebista postać. Super mi się podoba. Imię gracza. Błagam, nie zabierajcie mi. O, dziękuję. Ja trochę żartuję, ale gdyby okazało się, że mój nickname jest zajęty, to bym się trochę ucieszył, nie? Pierdzielę, że jestem w kolejce. God damn it. Kurr. Jestem chyba w... Albo nie już? Nie, nie jestem w kolejce. O! Fucking, jak dobrze. No elo. Jaka gra epicka jest, ty. Ale się tu podziały emocje, naprawdę, jak na zbieraniu pożyczek, kurde. Podejdź bliżej! Twój kapitan cię potrzebuje. Coś jest nie tak. Źle się czuję. Ten
diabelski sztorm! Co to u licha było? I gdzie jest moje pudełko? Jest mi potrzebne. Teraz. Ty je masz? Ty parszywy kundlo! Coś jest nie tak. Byłem tak blisko. To niesprawiedliwe. Coś się ze mną dzieje. Nie mogę umrzeć. Nie w ten sposób. Nice. Umarł też, znikło mu się. Lekka recja, zrzucę tarcza okrągła. Nice. Kurde, nie będę kłamał. Brzydko tu jest. O fuck, muszę skakać. Nice. Muszę się też turlać, o nie. Znaczy, chyba trochę przegiąłem pałę, jeżeli chodzi o czułość gry i dźwięk, tak by the way, bo też zauważyłem, że dlaczego... Nie wiem w sumie, czy to jest to... A, czekaj, czułość miałem, zapomniałem. Czułość gry. Czułość kamery. O! Nice. Gram w 2K, więc dosyć dużo obracania jest w sumie. To w teorii chyba nie powinno mieć wpływu, co? Ale on, jestem pewien. Nice. Chyba postać sama z ciebie się leczy? Nie jestem pewien. Jeżeli chodzi o to, jakie to jest założenie serii, to chcę w tą gierkę grać w ramach relaksu i ja nie znam się na tym, jak się gra w MMORPG. I nie umiem w nie grać. Grałem kiedyś, tam lata temu grałem w WoWa. Wiele lat wcześniej grałem w jakieś inne gówno MMORPG z Japonii. Jakieś pokroju online, czy Kabala, czy jakieś inne Call Online, czy coś. Tak, zdarzyło się, nie? Ale bo dawno, nieprawda, więc już nie pamiętam, o co, jak to się w ogóle grało, więc... Więc gram sobie tylko dla relaksu, korzystając z tego, że nazbierało mi się trochę pieniążków, żeby tą gierkę kupić. Zobaczymy, czy ona jest w ogóle dla mnie. Dzięki, panie ktoś. Utopiony marynarz. Jak do utopionego dosyć dobrze się porusza. Można się wspinać. Czekaj, czy ja mogę tam się wspiąć w takim razie? Chwila. Trochę się grało w giereczki. Jak się widzi inne takie kierunki jak tutaj, to powinno się dać gdzieś wejść. Tak szczerze mówiąc, ale nie wiem. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś czegoś do tego, żeby sobie wieczorkiem poglądać, to jest okej. Okay. Polecam się. Ale jeżeli ktoś potrzebuje tutaj profesjonalnego gameplayu z MMORPG, no to jakby to nie tutaj, nie? Jakby to nie jest to miejsce zupełnie. Chętnie chciałbym polecić kogoś z moich znajomych, którzy też może tą gierkę streamują, ale chyba nikt z moich znajomych nie streamuje tej gry. A jeżeli streamuje, to nie oglądałem, więc nie mogę polecić, jeżeli nie oglądałem nawet. Mogę na to wejść? To wygląda jak taka lina, na którą... Nope. Aha, spacer, nie shift. Okej. No się ma. Kup ulepszenia, miecz i tarcza, biegłość 2.
Podkuwam, patrz. Nice! Spin to win! Dobrze. Bardzo nierówna ta gierka jest, widzę. Automatyczny bieg. Równa się. A, tak w grach Bethesdy, że sam będzie bieg przed siebie. Zajebiste. Penuje. A dlaczego równa się akurat? Gdzie jest równa się oprócz góry numerycznej? Kurde, trochę przypał, nie? Pamiętam, że w tym... A, tu jest pod X-em chowanie broni. Pamiętam właśnie, że w Bethesdzie chyba pod X-em było automatyczne bieganie, chociaż... Gdzieś pod ręką. A może ja sobie dałem pod X-a? Głowy nie dam teraz. Co dał, co i dlaczego. Nowy świat! Nikt inny nie ocalał. Zejdź do groty i zbadaj dym. Okej, widzę dym. Definitywnie. Zgadza się, dymu jest dużo. Ty byłeś martwy, gościu. Nie, gościu wygląda, jakbym nie miał szans z nim wygrać, więc nie wiem. Archon z Archon EU? Ops. A mogłem wziąć serwer zagraniczny jednak. Cholera. No nie pomyślałem, nie? Zbadaj strażnicę. I guess, tutaj. Ja się boję tego, co tu się będzie działo. Przeczytaj. Warta Douglas. Strona pierwsza. Zmiana nastawienia. Znaleziony w strażnicy w urwiskach monarchy. Gdy tak leżę, patrząc na fale, wspominam swoje dawne życie. Byłam obiecującą archeolożką. Przybyłam na tę wyspę za sprawą opowieści o przeszłości i ludzi, którzy snuli je z wielkim przekonaniem. Początkowo ciężkie życie na wyspie dawało mi siewe znaki i sądziłam, że nie przetrwam, ale wkrótce zmieniłam zdanie. Gdy Bigsford zasugerował, że powinnam zostać strażniczką, nie miałam pojęcia, dlaczego ktoś chciałby dobrowolnie zgodzić się na tę pracę. Jednak z upływem czasu okazało się, że sprawdzanie statków, rozmawianie z rozwitkami, udzielanie im pomocy, wysłuchiwanie ich opowieści, odkrywanie ich przeszłości, pomaganie im w realizowaniu przyszłości na wyspie jest bardzo satysfakcjonujące. Podziękuję Bigsfordowi następnym razem, gdy zajdę do osady. Jeśli chodzi o konieczność walki z utopionymi, każda praca ma swój upierdliwy aspekt. Okej, dzięki, bro. Stary suchar. 8 żelaznych nabojów, tak dobrze widziałem? Kolejny rozbitek? Dzięki wszystkim świętym. Zawsze cieszy mnie widok kogoś żywego. Ten sztorm był okropny. Wiedziałam, że wiele osób się... Ja? Jestem Charity. Znaczy się strażniczka Douglas. Z osady w urwiskach monarchy. A z kim ja mam przyjemność? No cóż, wiem, że zaistniałe okoliczności nie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości. Ale tak po prawdzie większość ludzi dociera tu w ten...
Aha. Nie, chyba przeskipowałem przypadkiem. Morze wyrzuciło cię na wyspę o nazwie Eternum. Jestem tu od tak dawna, że ledwo pamiętam stary świat. Ale wiem, że to miejsce bardzo... Co bardzo? Co się dzieje? Dlaczego te wiadomości nie są dokończone? Dobre wieści są takie, że nie można się tu zestarzeć ani umrzeć. Przynajmniej nie w sposób naturalny. A złe wieści to los reszty twoich... Przepraszam, że się śmieję, no ale dlaczego tych ucina? Powrócili do życia, ale bez dusz. W tej chwili błąkają się po plaży bez celu. Aktem miłosierdzia byłoby chociaż spróbować posłać ich na wieczny odpoczynek. Co ty na to? O, dokończyła. Nice, dziękuję. Zielone drewno. Nice. Nie mam zielone pojęcia, czy to drewno jest do czegokolwiek potrzebne, ale mam już. Mogę tędy przejść? A czekaj, mogę ten kamień podnieść? Przemień. Dzięki, gro. Czy widzę, że jest budowanie, czy coś? Pamiętam, że grając dawno temu było online, bardzo mocno żył rynek wtórny na Allegro. Czy tutaj jest... Nie wiem, czy to jeszcze było Allegro, czy to już było Allegro, czy coś innego było. W sumie nie pamiętam do końca. Czy tutaj też tak jest, że można na Allegro kupić konta, slash przedmioty, slash golda, slash cokolwiek innego? Cokolwiek tutaj jest wartościowe? Nie, że bym chciał to robić, bo nie jestem akurat fanem czegoś takiego. Ale często tak bywało, że w takich gierkach właśnie tak to było porozbudowywane. Umiejętności mogę rozdać nawet? Nie, chyba nie mogę. Ale mogę rozdać na pewno cechy. Myślę, że poziom zdrowia się przyda. Muszkiet, patrz. No nieźle. I siła. Inteligencja. Muszkiet, włócznia. A, do 20 poziomu mogę... Okej. Okay. No dobra, to ma sens. No elo, gościu. Ten gość oberwał, że nawet nie ogarnął, skąd dostał. Przemienna strzała. Super. Teraz to miałem dostać jakieś spodnie albo buty czy coś? Mi się wydaje. Wiem, że to było nieprzyjemne zadanie. Ale gdy ktoś straci duszę, tylko tyle można dla niego zrobić. Chciałabym móc powiedzieć, że się do tego przyzwyczaisz. Aha.
No nie, gdzie się podziały twoje maniery, Charity? Wybacz, po tym wszystkim, co cię dziś spotkało, musisz umierać z głodu, prawda? Nie pomyślałam, żeby coś ze sobą zabrać, ale mogę ci pokazać, jak przyrządzić coś własnoręcznie. Zbierz trochę krzemienia i drewna, a potem wytwórz... Masz nóż do skórowania? Zbyt ładny to on nie jest, ale nada się. To znaczy, nie martw się. Widziałam o wiele brzydsze rzeczy, a teraz możesz upolować sobie obiad. No biorąc pod uwagę, że z tych obiadów na pewno widziałaś wiele brzydsze rzeczy. Tak, masz już swój nożyk, możesz więc zdobyć pożywienie. W okolicy grasuje sporo dzików. Upoluj jakiegoś, oskuruj go, a potem upiecz mięso nad ogniskiem. Jeśli dasz radę, wybierz tłustego dzika. To dobre miejsce na polowanie. Nice. Jest, jak on długo to skuruje. Ziomek, uspokój się tam. Serio? Kiełdzika. Wieprzowina. Jest, ostatnio piekłem wieprzowinę. Smażyłem wieprzowinę. Znaczy tam piekłem. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie zmieniałem konsystencję z surowego na jakąkolwiek inną, żeby dać mojemu pieskowi, szczeniakowi Preclowi do jedzenia. Wieprzowinę i wątrobę. Ja pierdzielę, jak to śmierdzi. Jak ja odwykłem od smrodu mięsa. Kiedy śmierdzi ci mięso, jak kiedy je przyrządzasz, to już jesteś w połowie drogi do wegaństwa. Naprawdę, jakby nie potrafię tego robić. Tak mnie to obrzydza. Już mi się jeść to później nie chce, nie? Najpierw bym to upiekł, dwa dni na to nie patrzył i dopiero zjadł, nie? Ohydne. Dopóki nie musiałem gotować, to było naprawdę easy peasy. Tropienie i skórowanie. Dojrzałe drzewa. Wymaga na umiejętność wyremu 50. Jajk. Gorzej. Czarny dzik. Na czas. Wieprzowina, tropienie. Zielone drewno. Włókna potrzebuje.
Słaby eliksir leczniczy. Potrzebuję hizop. I wodę. Wow. Nice. Drewniany długi miecz mogę zrobić. Nice. No, to w ogóle jest gitóweczka, naprawdę. Mhm. Na takiej zimnej plaży jak ta, nic tak nie pokrzepia jak ciepły posiłek w blasku ognia. Początkowo może się wydawać, że jest tu okropnie, ale to nie do końca prawda. Niektórym nawet się tu podoba, a pogoda tu w urwisku... Obawiam się, że tak. Sztorm, który zatopił twój statek i inne, był nietypowy. To skażenie sprawia, że wzdłuż wybrzeża cały czas szaleją sztormy. Ale jeszcze nigdy nie widziałam tak gwałtowne... Nazywamy tak to czerwone dziadostwo. To jakby zła magia. Zamiana w skażonego jest jeszcze gorsza niż zamiana w zagubionego. Skażenie utworzyło pierścień wokół Eternum. Niszczy wszystkie statki, które... Ze sztormami niewiele da się zrobić. Możemy co najwyżej odnotowywać wszystkie statki zniszczone przez skażenie. A może dasz radę poszukać we wrakach pamiątek? Osada byłaby ci wdzięczna. Okej, okay, pamiątki potrzebujesz, tak? Okej, okay, morskie opowieści. Spoko, skoro mogę rozdać później punkty jeszcze raz, to na razie będę się zastanawiał, co potrzebuję, co mi sprawia frajdę, więc będę tak sobie biegał i robił różne rzeczy. No, zobaczymy. Tam gdzieś. Okej, okay, okej. Okay. Jakieś włókna by się przydało, ale nie wiem, zastanawiam się, z czego można włókna zrobić. Z lnu, co nie? Się robi włókna. Mam taki nawyk, że zawsze w grach turlam się, żeby szybciej chodzić, ale widzę, że w tej grze to nie przyspiesza. On biegnie, tak przystopuje po turlnięciu, więc widać, że to nie jest przyspieszanie postaci. Wiecie, jakbym robił misję po misji, tak gra sobie ode mnie tego życzy, to czy dobiegłbym do ściany i nie mógł bardziej się rozwinąć? Dobra, narzędzia. Mapa. O kurde. 1,25. Nie wiem, co to znaczy, że to jest białe, zielone, fioletowe. Co to oznacza? Że to należy do jakiejś frakcji. Dlaczego? Tak? Dlatego? Dlaczego? Rozdałem punkt, nie wiem, czy słusznie. Wygląda na kozak teraz. Nice. Ale nie widać tych moich blizn, bo nie wiem, po co ja to zrobiłem w takim razie. Kurde. Tu chociaż widać? No, może tam już widać. Oh!
duże zapasy. Ulepszenia. Ja mu skasowałem. Możliwe. Okej. Jeszcze? Takie typowe MMORPG-owe szukanie przedmiotów. Klasyk. Ale system walki jest mega ciekawy. Podoba mi się, że jest taki akcyjniakiem, jeżeli chodzi o granie. Naboi trzeba znajdować, żeby w sumie strzelać cały czas, nie? Przysyłałem dostałem umiejętności na tym poziomie. Topór dwuręczny brzmi jak zajebisty plan. Lol. Nice. Okej, to mam zrobione. Się zespołował od razu. Zostaw w ekspie, nie? Okrętowa flaga. Spoko. Nie będę biały kolor, jak w Far Cry 3, żeby udało się zaznaczyć, żeby tu można wejść. Nice. Gdzie ona tam jest? Tam gdzieś. Dobra, 200 metrów stąd wracamy. Mieczy czwój. O, mieczy tarza czwarty poziom. No i...
O, młode drzewo, nice. Poporkę muszę rozbijać. Drewno. Wzięte ze 100 nogi. Piękne odkrycia. Tą wędkę chciałem zrobić. Może trochę powędkuję sobie później. Przynęta z dżownicy. Moja ulubiona przynęta. Ta gra klatkuje, czy mi się wydaje? Możliwe. Nieźle. Udało ci się znaleźć naprawdę sporo rzeczy. Osada w urwiskach monarchy przechowuje tego typu przedmioty w charakterze pamiątki. Zakładam, że chcesz szybko wyruszyć do osady. Obiecuję, że nie zajmę ci dużo czasu. Miło tak dla odmiany mieć towarzystwo. Bo z 15 łopa biega, też coś od ciebie chcą. O co ci chodzi? Nie mogę odejść, dopóki całe skażenie nie zostanie stąd wyplenione. Jak zapewne się domyślasz, nie przepadam za tego typu robotą. Możesz mi w tym pomóc? Wydaje mi się, że skażenie zalęgło się w jaskini morskiej. Nazywamy ją Jaskinią Żółwi. Jeśli dasz radę się tam wybrać i zrobić co trzeba, będę ci ogromnie wdzięczna. Dobrze, ale to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten epizod. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, jak wam się podoba ta gierka, jak podoba wam się ta seria. I dziękuję bardzo za waszą obecność i zapraszam was do innych materiałów na moim kanale. Siemanko, do usłyszenia, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.